Siema wszystkim, witam Was serdecznie w filmie z mróweczkami. Mrówek dawno nie było, słuchajcie, z tego względu, że dwie z trzech kolonii, które posiadam, wymagały zimowania, a z racji, że teraz już ten proces zimowania jest zakończony, to możemy sobie nakarmić te kolonie pierwszy raz właśnie po zimowaniu. Tutaj mam Messor Wasmani, królową sobie przywiozłem z Włoch 3 lata temu. Tutaj są Camponotus ligniperda, czyli jedne z największych mrówek, czy nawet największe mrówki Europy. To jest moja kolonia, słuchajcie, która z roku na rok coraz bardziej się dziesiątkuje. Nie wiem, o co chodzi. Zobaczymy. Myślę, że ten sezon będzie decydujący dla tej kolonii, bo albo ruszy, albo umrze. Natomiast tutaj są moje Rytido Ponera Metallica, czyli mróweczki bardzo drogie, bardzo rzadkie z Australii, więc ich nie trzeba zimować, one są głodne cały rok. Jeszcze zanim zaczniemy, szybkie info o giełdzie, mianowicie moi drodzy, w tą niedzielę w Chorzowie będzie Animals Live, czyli targi terrorystyczne, na których ja się zjawię i mam plan taki, słuchajcie, że wpadnę na otwarcie na te targi i przez następne 4 godziny będę po prostu się przechadzał w formie jako zwykły klient i będę sobie rozmawiał z wszystkimi tymi, którzy mają na to ochotę. Także dla wszystkich zainteresowanych do zobaczenia w niedzielę, a link do wydarzenia zostawiam w opisie. Teraz wracamy do mrówek. No i od którego gatunku zaczniemy? Messory, Rytido Ponera czy Camponotus? A w sumie zacznijmy od tych najbardziej rzadkich, czyli od Rytido Ponera Metallica. No więc mrówy w zasadzie od dłuższego czasu siedzą sobie w tym formikarium, aczkolwiek powiem Wam, że mam ochotę zrobić im takie terrarium, jak to, w którym siedzą Messory, tylko po prostu proporcjonalnie dużo mniejsze, bo zwróćcie uwagę, że tutaj od dołu mamy system korytarzy, to dlatego, że ja od czasu do czasu im wlewam wodę właśnie w tą mieszankę podłoża i one momentalnie wychodzą z probówki i idą do tej ziemi i siedzą w niej, dopóki ona nie wyschnie, a jak wyschnie, to wracają do probówki. Dlatego też podejrzewam, że byłoby im naprawdę wygodnie właśnie w takim terrarium, jak mają Messory, bo po prostu mogłyby sobie nielimitowanie kopać, no nie? Także mimo, że Australia i że lubią sucho, to jednak jak mają wilgotną ziemię, to siedzą głównie w niej. Jeśli chodzi o probówę, to sytuacja wygląda w ten sposób. Tutaj w sumie dużo mrówek jest takich porozchodzonych, wiecie? Część jest nad ziemią, część jest pod ziemią, część jest tutaj, więc ogólnie ciężko mi powiedzieć, ile jej tutaj jest robotnic. No i myślę, słuchajcie, że może po prostu tutaj przy wejściu dać jedzenie. Będziemy mieć przynajmniej pewność, że te mrówki w miarę szybko do tego jedzenia podejdą. Możemy tutaj rzucić miodek, ale zobaczcie, bo tutaj siedzą dwie robotnice, to myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby im po prostu podrzucić tutaj świerszczyka. Proszę bardzo. Jak będziesz reagowała na takie oto jedzenie? O, patrzcie, tu jest jeszcze jedna gdzieś. Też jej możemy rzucić świerszcza. O, patrzcie! Tato od razu zareagowała na zdobycz. No i co ona z nią zrobi? Myślicie, że ją zaniesie do probówki? Ty, co ty zrobiłaś? Olewka? No i gdzie ty idziesz? O, czyżby? No patrzcie, tutaj miodek już dwie robotnice wcinają. Fajnie mrówka tutaj stoi w bezruchu, więc grzechem byłoby nie wykorzystać obiektywu do turbo makro. O ja, zobaczcie, jak fajnie widać, jak spija miodek. Jeszcze kolejna robotnica się dołączyła tutaj do tej akcji. Bardzo mnie to cieszy. Spijajcie sobie dziewczyny, ile tylko macie ochoty. Raczej nie przyjecie tego miodku, bo jest go tutaj naprawdę dużo. No ale fajnie. Widoczki świetne. Ubarwienie tych mrówek to jest taki metaliczno-zielony, tylko że to wszystko zależy od ilości oraz przede wszystkim od kąta padającego światła na te mrówki. Ogólnie jak człowiek patrzy na te mrówki bez żadnego makro i oświetlenia, to są zwykłe czarne małe mrówki. Dopiero naprawdę pod mega zbliżeniem można się przyjrzeć, że no nie są aż takie zwykłe i na pewno nie są czarne. Postaram się pobawić tutaj oświetleniem. Jestem ciekaw, czy zrobimy tak lampę, żeby było widać jej kolor. O, kurczę, no nie widać. Jest taka, bym powiedział, raczej czarna niż zielona. A wy sobie nie wyobrażacie, ile ja tutaj lumenów pompuję właśnie w tą scenę, żeby to się udało. O, jest trochę zielona, tylko że zgubiliśmy ostrość na głowie. O kurde, ale widoki mrówy wcinającej miodek mamy, nie? Niesamowite, to jest twardy miód, nie? I widzimy właśnie, że ona normalnie totalnie stoi na tym miodzie i musi z nim walczyć, żeby go spić. Bardzo mnie to cieszy. No dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o Rytido Ponera Metallica, no to ja tutaj Wam więcej nic nie pokażę. Możemy co najwyżej pójść trochę do probówki. No i w probówce na przykład widzimy kawałek królowej i robotnicę, która tutaj sobie obcuje koło larwy. Ło, patrzcie, tutaj królowa w probówie się przebudziła. No tylko, że dostęp do probówki to jest mega nieciekawy, ale zobaczcie, jakie ma tutaj miejsca po skrzydełkach. Ewidentnie jest to królowa. No dobra, moi drodzy, wychodzimy z probówy, bo widzicie, że tutaj wizja jest ciężka i lecimy do kolejnego gatunku. Formicarium z Messor Structor pochodzącymi z Włoch. Co tutaj się zmieniło przez zimę? No jak widzimy, ta komora, która niegdyś była wypełniona calusieńka mrówami, trochę opustoszała. No i dlaczego tak się stało, słuchajcie?
ponieważ mrówy na chwilę obecną okupują w ilości milion całą arenę, słuchajcie, że tak powiem, rozmroziły się i zdecydowały, że trzeba zabrać się do roboty, trzeba wyciągnąć ziarenka ze spichlerza, no i trzeba tutaj zacząć akcję Życie na nowo w nowym sezonie. Zauważyłem, że jest strasznie dużo takich robotnic, które mają kolorystykę, można powiedzieć, noworodka, więc wychodzi na to, że dość dużo ich tutaj nam się wykluło w międzyczasie. Ale jak się przyjrzymy spichlerzowi, to to czarne tutaj to są martwe robotnice. No, mrówek umarło nie aż tak znowu dużo, więc też nie przejmuję się, bo te mesory, słuchajcie, mają takie przyrosty jeszcze w tym gnieździe ziemnym, że to jest po prostu czyste szaleństwo. No tu widzimy takie główne ujście do mrowiska, natomiast tych ujść jest więcej, bo jest jeszcze tutaj przy ścianie oraz tu z drugiej strony również jest jama zła. No i z racji na liczebność kolonii ja zawsze daję mrówom duże świerszcze, no bo wiecie, tu naprawdę jest mega dużo istot, które potrzebują jeść. Natomiast zobaczmy na potrzeby odcinka, co się stanie z jednym świerszczykiem bananowym. I to jeszcze na dodatek wielkości mrówek. O, popatrzcie! Świerszcz ma zgniecioną głowę, ale mimo wszystko czuje, że się do niego mrówy dobierają. Ta jedna to spanikowała. Albo nie spanikowała, chyba właśnie się wściekła, nie? No, robotnice całkiem żwawo się zabrały do tej akcji. Mrówy są wygłodniałe, chcą białeczka, wszystko jest cacy. Ja im oczywiście wrzucę tutaj większego świerszcza potem, żeby wszystkie się posiliły. Natomiast fajnie wygląda, jak one atakują takiego maluszka, nie? Bo mesory ogólnie to nie są jacyś łowcy, mięsożercy i tak dalej, bo one bardziej z ziarenkami chciałyby współpracować. O, mój drogi, to jak tam wpadasz, to już po tobie. Nie wiem, czy zobaczycie, ale mam nadzieję, że tak. Zobaczcie, ile jest pomarańczowych mrówek tutaj. Tak proporcjonalnie to na pierwszy rzut oka jest ich normalnie więcej niż czarnych. Pomarańczowe są dlatego, że niedawno się, że tak powiem, przepoczwarzyły i po prostu chityna musi stwardnieć i tym samym ściemnieć. Także no, rzeczywiście mrówek pomarańczowych, świeżo wyklutych jest naprawdę strasznie dużo. Aż byłem w szoku, bo ja doglądałem do tych mrówek i nie widziałem potomstwa. Musiały gdzieś je ukryć skubane. Jeśli chodzi o największe majory, słuchajcie, no to na tle mojego opuszka, no to już jest porządna mrówa, nie? Duży jest skubaniec. Dobrze. Ciekawe, czy będą większe. Dajcie znać, jak ktoś wie. Bo to już jest niby bydle, tak wiecie, w porównaniu do innych robotnic, no ale w porównaniu do na przykład takich majorów Messor Barbarus, które spotykałem w naturze, no to te są malutkie, no. No i dobra, ziomy, kończymy z mesorami. Kolonia żyje, jak widzicie. Ma się całkiem nieźle. Co prawda były jakieś tam małe straty, ale z drugiej strony bez spiny, bo nie umarło ich, nie wiem, połowa kolonii albo więcej, więc ogólnie spoko. Teraz one będą się tutaj aklimatyzowały na nowo. One były zimowane w temperaturze 10 stopni, 10-12 stopni. No i później wrzuciłem je do 15 stopni na jeden dzień, do 20 stopni na jeden dzień. No i teraz oficjalnie tutaj są na hodowli, gdzie mają 25 do nawet więcej, w zależności czy są przy kablu czy nie. Dobra, ziomy, lecimy do ostatnich mróweczek na dziś. Camponotus ligniperda. Powiem wam, że już powoli tracę siły do tego gatunku. Tak mi dobrze szło parę lat temu, a potem coś się spieprzyło. Ktoś mi pisał, że na przykład bardzo możliwe, że dlatego, że dołożyłem sztucznie bardzo dużo poczwarek i to trochę, że tak powiem, rozregulowało królową. Nie wiem, na ile w tym prawdy, na ile nie, ale rzeczywiście, no bo te całe akcje zaczęły się po tym, jak właśnie dwa lata temu dokupiłem dużo poczwarek i im wrzuciłem, to wtedy to wszystko zaczęło się psuć. No ale dobra, co my tu widzimy, słuchajcie? To gniazdo jest stare i tutaj zostało od jakby tej przeprowadzki przed zimowaniem z ostatniej aktualizacji. No i ja wtedy powiedziałem, że zostawię to gniazdo i poczekam, aż robotnice z niego wyjdą. No więc słuchajcie, nie wychodzą z niego robotnice, zawsze jakieś robotnice tutaj siedzą. Poza tym, że tu siedzą, no to w tym też siedzą, więc ostatecznie po prostu zrobię tak, że rozkręcę to gniazdo, bo ono jest na śrubki. No i już nie będzie po prostu to gniazdo tutaj nam niszczyło całej wizji, no bo może nie wiem, może mrówki też nie wiedzą, gdzie do końca by chciały siąść. Ciężko powiedzieć, no ale dobra, zbliżmy się tu. No więc jak widzimy, w probówce siedzi królowa razem z dość pokaźnym pakietem tutaj potomstwa. Część tego potomstwa na pewno widziałem jeszcze przed zimowaniem. Jak widzicie, tutaj w tej probówie z wodą siedzą dosłownie cztery robotnice plus królowa i nic więcej. Idąc dalej, no to w tym gnieździe, które jakby jest dla nich planowo tylko tym jedynym gniazdem, to w ogóle nic teraz nie siedzi, tak na teraz, bo ogólnie trochę siedzi tutaj robotnic. No i lecąc dalej do areny, tak naprawdę tutaj trwa życie najbardziej. Jak widzicie, tam w gnieździe robotnice sobie siedzą. No i zobaczcie, normalnie siedzą sobie w innym gnieździe, bez królowej. Królowa siedzi gdzie indziej. O co tu chodzi? Ewidentnie będę rozkręcał, słuchajcie, w tym tygodniu to formikarium. No i pozbędę się robotnic stąd.
Ale dobra, może coś z tego wyjdzie. Kładziemy tutaj miodek. O, słuchajcie, jest pierwsze podejście i to jak łapczywie. No zobaczcie, ewidentnie robotnica tutaj jest mocno zadowolona ze zdobyczy, nawet się nie zastanawiała. Normalnie aż wręcz szarpie to jedzenie, znaczy ten miodek. O, ja tutaj widzę, podchodzi druga, czy będzie też chętna? Ta, co pierwsza podeszła, to jest naprawdę potężny major. Patrzcie, aż się normalnie wściekł, że druga podchodzi. Pewnie powiedział jej, ej, to ja znalazłem, ja powiem królowej, że znalazłem. Rozwój sytuacji wygląda tak, że miodek jest jedzony, bardzo mnie to cieszy. No nic, poczekamy, może któraś podejdzie, bo zobaczcie, tutaj w tle już jakaś się jawi. Natomiast głównie niestety wszystkie siedzą po prostu tutaj w środku gniazda. O, podchodzi trzecia ziomy. Natomiast ciekawe, że one tak dziwnie na siebie reagują, no nie? Trochę się rzucają do siebie. O, dobra. Trzecia, słuchajcie, zaczyna wcinać. No patrzcie, zaczynają się normalnie schodzić. Dobra, to ja je tutaj zostawię na jakimś timelapsie, może jeszcze któraś podejdzie. Dorzucimy im tutaj rozgniecionego świerszcza. Ło! Akurat nie chciałem ich aż tak wystraszyć tym świerszczem, musiałem obok położyć. Ale zobaczcie, jaka momentalna zmiana, że tak powiem, jadłospisu. Powstała panika, doszczętna panika. No i miodek zszedł na drugi plan. Myślę, że mrówy teraz stwierdziły, że zagrożenie nastąpiło. No i trzeba interweniować. Ja nie mogę, ależ się rzuciły na białeczko. Momentalnie, słuchajcie, myślałem, że nie będzie reakcji, a tu się okazało, że tam miodek w przypadku, kiedy rzucą mięso, to schodzi na drugi plan. No to spoko. Wiecie, no wygłodniałe po zimowaniu w końcu, prawda? Zobaczcie, jak biedna chce wyrwać mu nogę. Jednak się nie uda, tak? To spróbuję chwycić drugą nogę, albo nie wiem, co chcę zrobić. Sama nie wiem. Chcę po prostu jeść mięso. Wcinajcie. Na zdrowie niech wam wyjdzie. Dobra, kochani, na dzisiaj kończymy. No niestety tylko 3 kolonie mrówek u mnie zostały, słuchajcie. Jeszcze jakieś parę miesięcy temu miałem Polychrachis dives, ale miałem u nich probówkę z wodą, taką zakopaną trochę pod ziemię. No i mi się zapomniało, słuchajcie, tej probówki wymienić przez tydzień. No i co? Umarła mi calusieńka kolonia. Jakby kolejny raz, więc trzeci raz już nie kupuję divesek, na pewno nie. No niemniej jednak, jeśli film wam się spodobał, to kliknijcie proszę łapeczkę w górę, bo to jest dla mnie naprawdę szalenie ważne. Także ja się z wami żegnam. A my standardowo zobaczymy się już w sobotę i będzie to Carlos, bo cały czas piszecie mi zając, kiedy aktualizacja Carlosa. Mimo, że była niedawno, no to skoro chcecie, to w sobotę Carlos. A potem, słuchajcie, te zaplanowane odcinki wyjazdowe to są już grube. Łącznie z tym, nie chwaląc się, mam już nagrany i zmontowany odcinek z rozpoznawania płci u ptaszników z Wylinki. Wyszedł fantastycznie. Dodatkowo jest jeszcze jeden film z nowym zwierzakiem, więc słuchajcie, no nic, tylko subskrybować kanał. Dobra, z mojej strony to jest tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i hej! Woo!